czy modlitwa będzie w dalszym ciągu się modlą się pod figurą. My tutaj omawiamy artykuł Porównajmy wersety. Tutaj w audycji sąsiedni żyjący w XIX stuleciu badacze Biblii, którzy pozwalali, by ona sama się, George Storrs, Henry Crewe, Charles Stace Russell, Macmillan. Bardzo fajni ludzie. Bardzo fajni ludzie. No. Muszeczka. Tak, modna była, biały krawacik. Śliczny. George Storrs, Henry Crewe, Charles Russell, jest Macmillan. Także proszę Państwa, tych czterech, porównajmy wersety. No tych czterech, proszę Państwa. Także to jest coś niesamowitego, że tacy już, proszę Państwa, ludzie byli żyli, prawda? Więc zobacz. Niesamowite, prawda? Także nie się modlę pod figurą. Będziemy dalej sprawdzać. Zobaczymy, to jest godzinka. Proszę Państwa, te telefony, to ja nie wiem, to teraz wszystko źle działa. 9:32, awaria. Za awarią. Módlcie się. Wyższe szkło kultury społecznej i medialnej wystawia sztuki teatralne. Według naszych skromnych możliwości robimy dziękczynienia w rodzinie w pierwsze soboty września. Są to spotkania na wysokim poziomie kultury. A od teraz, uwaga, zapraszamy zespoły muzyczne do koncertowania w amfiteatrze przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdnowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Wiślanym Porcie Drzewnym. Koncerty możemy zaczynać od zaraz, oczywiście tego lata. Będą one bezpłatne dla przybywających do sanktuarium. Kiedy? Na przykład w sobotę i niedzielę. Zresztą tak, jak się umówimy. Oczywiście o tych koncertach będziemy informować, kto i kiedy będzie koncertował, o której godzinie, jakiego dnia. W ten sposób będziemy promować właśnie wasze zespoły różne, zespoły muzyczne, o których może niewielu ludzi jeszcze wie, a one są dobre. W ten sposób zachęcimy innych do tworzenia kultury, do tworzenia muzyki, zespołów, grup muzycznych. Prosimy chętne zespoły o umawianie się i kontakt z ojcem Grzegorzem Wosiem. Podaj adres o.grzegorz.wos@radiomaria.pl. Powtarzam o.grzegorz.wos@radiomaria.pl. Powiedzcie, poinformujcie o tym i zapraszamy. Budujmy ducha, podnośmy ducha ludzkiego. Bóg zapłać. Pragnę też słowem podziękowania i wdzięczności skierować się do tych, którzy radio wspierają darami serca, podziękowania grupom pana Kazika za złożone ofiary, grupa pani Aleksandry Trostowskiej, grupa pani Alicji Misiewicz, pani Bernadety Dąbek, pani Barbary Lewandowskiej, pani Danuty Lewandowskiej, Irenie Polakowskiej, pani Janinie Witkowskiej, pani Krystyny Ordon, pani Marii Rudnickiej, pani Stefanii Furmańskiej i grupa pani Teresy Śpiot przy parafii świętego Jakuba. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy też ofiarodawców Stoła Przyjaciół Radia Maria w Daryszycach. To decyzja Kielecka. Niektórzy z ofiarodawców to pani Józefa Wałcerz, pani Jadwiga Karłowska, pani Cecylia Kapela, pani Józefa Kapela, pani Maria Rychel, pani Helena Oszczepalska, pani Irena Kryczka, pani Helena Piotrowska, pani Helena Łebek i pani Maria Pietrzyk. Wszyscy widzicie, Thank you.
Proszę Państwa, to jest wiązanka się nie kończy. Tylko problem może być jeszcze inny, że na menedżerze wykaże, że prywatne prawa, własności i tak dalej. Czyli ponieważ ta pazerność, chciwość końca nie ma, to być może nawet trzeba będzie to zwolnić, trzeba będzie to przyspieszyć, czy coś z tym zrobić. Dopiero gdy wyrzucisz może do śmietnika, to się odczepią, bo tak będą za tobą chodzić, żebrząc, że podzielimy się z tobą dochodami.